We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się bardzo serdecznie eksplodującymi chińskimi kąsającymi kapustami w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Widzę, że mnie troszeczkę w dziwnym miejscu wyrzuciło, ale przynajmniej jesteśmy obok jednego z poboczniaków, tak więc przyjmijmy najpierw tego. Hello, is something the matter? Most decidedly yes. My precious mooncalf Biscuit was abducted by poachers up north. All the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. But I cannot imagine poachers care much about gardening. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. A mooncalf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. Na tym ostatnim tym pomyślał, żeby to przygarnąć, a nie wymieniać. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garnuff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garnuff's mooncalf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. No i okej, spoko, tam też pójdziemy, ale na razie idziemy do Muchomorów i Astrów. Teraz gdzie to było? Chyba gdzieś... Czyli tędy... Tutaj... I... Chyba tu? Tutaj nie... Tutaj? Ty, widziałem kartkę? Tak jest! Get over here! Robię tak, debil tego szuka, wystarczy sobie to zaznaczyć. Tutaj. Okej, tutaj jeszcze jest puchonka, która coś by od nas chciała. O, ładny kolor. Might I ask a favor of you? No, możesz. Hello, is there something I can help you with? How do you do? I'm Saccharissa Tugwood. And I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. Nie wiem, kim jesteś, koleżanko. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Boobatuba pus. Boobatubas do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. A ciężko to zgarnąć na zielarstwie? What precisely are Boobatubas? Disgusting things, really. Covered in protrusions. One needs to squeeze them to collect the pus. They smell simply awful and seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates. How on earth did you discover that Boobatuba pus clears one's skin? One cannot rely on spells for all appearance enhancements. The errant cast, for example, could relocate one's eyebrows entirely rather than merely thinning them. My darling and now perpetually surprised-looking neighbor discovered that on her own.
poor thing. I am convinced that beauty potions are the future. I'm forever looking for ways to make this world a more beautiful place. I suspected that if pure Bubachuba pus could cause boils, an altered form would likely reverse such abominations. And I was correct. I can try and find some for you if I have the time. Marvelous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Bubachubas, but they grow wild, so you'll have to look around. Wow, ale jaka bezpośrednia. Poszłabym sama, ale nie chcę. So you mustn't tarry. Into the Forbidden Forest for Bubachubas. I hope it's worth the risk. No oby, zobaczmy tylko teraz, co jest bliżej. This is where Sakurissa said to go. Now where are those Bubachubas? Just my luck, troll. Expelliarmus! Confringo! Glacius! Defendo! Stupid one! Iście stylowo, my stylu. Serio, tak długo siedziałem cicho, ale już wolałem się skupić na. Oh, that smells awful. Only four more, thank goodness. Wolałem się skupić na walce. Zdecydowałem, że najpierw pójdę po czerako bulwy, bo do tej drugiej akcji mam, no, dość szybkie przeniesienie się. Rebellion. To chyba kolejna. Ktoś się na dupca, pytanie kto z kim. Tutaj to jest. Zamraź czatownika, gdy przygotowuje atak i rozbrój wroga. A z kolejnym trolem się nawalają. Żeby tu jeszcze był jakiś czatownik. Easy, my large friend. Revelio. KO, jak to się mówi. Dobra, tutaj są pozostałe dwie. That should do it. I'd better get back to Sakurissa now. Żadnych pająków. Cursed fiends. No, z tym się zgodzę akurat. Dobra, ale zanim do niej wrócimy, to jeszcze zajmiemy się tą misją z tą Lunabalą, gdyż jest ona dokładnie w tym miejscu, a zaraz obok mamy Fast Travel. A to mogę z kimś pogadać? Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some thunder brew. I don't suppose a student like yourself would be in possession of such a thing? A czemu nie? Yes, I have some right here. Please take it and be careful. Thank you. I knew you had a good heart. I feel better already just knowing I have some thunder brew on hand. Please take this as thanks for your generosity. Napar gazowy, piwo piorunujące. Ty chcesz zrobić komuś pranka w barze, czy faktycznie się bronić przed wilkami? Punch. Garnet was right then. I better be careful. You better.
Confringo! That's the student who stole our hippogriff. Place it. Defender. Redactor. Arrest the momentum. Expelliarmus. You're not going to like this. You took Laura Treadwell from Redactor! No! Co za... Ładnie! Okej, ta końcówka nie wyszła tak, jakbym chciał, no ale niech będzie. Wow, serio, taka bieda? Mówię zarówno o Lucie, jak i o tym zamku. Which one of you is Biscuit? No, dobre pytanie. Ale ja tam dziabię wszystkie. Professor Howard will never Revelio. Kurde, irytuje mnie trochę fakt, jak randomowe rzucenie Revelio potrafi po prostu przerwać dialog naszej postaci. Dobra, niech się tam bawią ze sobą. Gdzie jest to? No, Luna Balo, chodź do mnie. Arresto momentum. There, there. I'm not going to hurt you. Arresto momentum. No nie chcę jej bić, chcę ją zatrzymać w miejscu. W ogóle to jest o tyle zabawne, że tam chyba jakiś goblin się nawalał z nimbulatoriami i dostał mocno po pysku. Tak mi się wydaje przynajmniej. Co? Tak, nie wierzę, ta ostatnia chyba na maca ze wszystkich, które tu były, to jest właśnie ta. W ogóle odkryłem chyba nam ten patent. Ja go naprawdę złaszotowałem tym? Okej, gdzie są wazy? Czyli mamy tutaj kolejną arenę do odblokowania. Miło. Jak już tu jestem, to się z tym z wielką chęcią zainteresuję. Jeszcze tylko te cztery. A poważnie, tego nie mogę spalić? Dlaczego niby? Arresto
Ej, a w sumie jak już jesteśmy obok, to zajmijmy się może tą akcją. Bo teraz szkoda specjalnie się cofać, skoro już jestem akurat na miejscu. Co tym razem mnie czeka? O, chyba śnisz! Bum. Te płomykacze to... Pomykacze to w pierwszej kolejności lecą do strzału. Nawet ładnie. Tego czatownika, ale nie wiem, czy on się tutaj pojawił, czy nie. To są friusy. No, czary są jakieś ognie, czy inne takie. No się nie dadzą bawić, no. No kurde! No miałem idealną okazję wam pokazać kolejny efekt na zmaszynowanie frajera, no ale kurde, gra mi teraz to uniemożliwiła. Nie mam bladego pojęcia, w co ja celowałem przed chwilą. Co ja zrobiłem? To ty patrz co celujesz, Bencwale. Ale fajne jest to, że oni zawsze normalnie zgodnie z... Widać, że to Thanos chyba nam to trochę pomaga, bo oni zawsze się taki pył po prostu zmieniają, jak giną. No, skoro tak mówisz, za to pewnie też nikt nie zatęskni. Tego proszę mi podpalić i rozwalić, dziękować, a pan zaliczy spore tortury. I po co ci to było? Prawie się udało. My
cast an Expelliarmus armor. Let's see you survive. Nie gada, że cała reszta już padła. No okej, okay, trafiliśmy się wzajemnie, powiedzmy, że remis. Ale finalnie walkę wygrywam ja. Okej, chyba jeszcze jedna fala mnie będzie czekała. Holy shit! Nie, nie tego. Dobrze. Jolo. Ja, czyli 5 fal jest zazwyczaj widzę. No jeszcze czego? Świetnie, pełno Inferiusów jeszcze. Cierp! Przez wieczność! Nawet się nie da tej akromatoli ruszyć, nie ma szans. Dziękuję, do widzenia. Jezu, bo tu się jakiś totalny chaos robi. No nic nie widzę, nie ogarniam, co się dzieje. Dobra, po Inferiusach, dziękuję. Ej, serio, jeszcze? Dobra. Kapustki w takim razie. Tentakule. Estusik. Jedziemy. Jeden eliksir. Drugi. Aj, kurde, nie zdążyłem. Znaczy nie zdążyłem. Spieprzyłem właściwie, nie zdążyłem. I jedziemy. Jak wprowadzać chaos, to na całego. Będzie jeszcze chętny? Shame you're so foul. I pięknie. Zwycięstwo! Jakiś płaszczek tam zdobyłem w ogóle. Będę musiał go sprawdzić. Ale kurde, troszeczkę zeszło na tej arenie. Ale to nie jest to samo, co pierwsza arena w Zakazanym Lesie, gdzie miałem do wyboru dosłownie wszystkie zaklęcia niewybaczalne. Przecież tam to... Na tak poleciała cała ta walka.
Dobra, zobaczmy. Walka. Tutaj za stówkę. Tutaj trolle, tutaj wilki. Serio tego nie odebrałem? Dlaczego? Dobra, nieważne. Nikczemni wrogowie. Dziwne, gdzie to było? Miałem taki... taki płaszcz. Okej, to akurat nie to. Tutaj też nic. Też nie. I pokój życzeń. Też nie. A ile brakuje? Jeszcze tylko trzech, żeby mieć ostateczny upgrade. Okej, czyli jednak coś się chyba popsuło. Ale to jest akurat mało ważne. Dobra. Questy wykonane, tak więc... lećmy więc do ziomeczka oddać mojego Lunaballe. Mordo, mordo, mam dla ciebie Lunaballe. Garnef, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? If it weren't for me, I suspect those poachers would have flayed her alive. Oh, perish the thought. Thank Merlin you were able to save her in time. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little biscuit. My wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizardkind. Ja chciałbym mieć opcję, żeby móc nie przyjąć tej nagrody, naprawdę. Bo ja szczerze nie potrzebuję w ogóle tych pieniędzy. Mógłbym je na spokojnie zachować i w ogóle bym nie cierpiał z tego powodu. Ciekawa ta akcja z ćmami, z tego co widzę. Dobra, i to było tędy i tu. Nie, to było ten dach. Wow, że ono to jeszcze czeka, to jestem zdziwiony. Dobra, dla ciebie mam czyrako bulwę. Sakurisa, I found the tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. Ekspy lecą, wyzwania się wykonują. Powoli do przodu. I to, nie, to nie to, to było to. 32. 32 misje poboczne bądź relacji. No, to trochę zajmie, żeby cały ten wymasterować wątek, powiedzmy, w tej sekcji wyzwań, ale to wcale nie tak daleko. Zadania to jest to, czego mnie uczą nauczyciele zaklęć, więc to sobie jeszcze poczeka chwilkę. Mam tutaj po prostu trzeba ciągnąć wątek, ale myślę, że finalnie ten wątek będę musiał zacząć ciągnąć. Bo teraz mam tylko misję, która wymaga ode mnie może nie do końca pchania tak mega fabuły do przodu, ale trochę byłoby dziwnie odkryć sobie wszystkie te demimozy, a dopiero potem iść do tych dalszych regionów mapy, gdzie dopiero fabuła powinna mnie tak naprawdę zaprowadzić. A te dwa to już zaczynamy... Znaczy, wróć, no, to w sumie jest niedaleko, to muszę po prostu znaleźć mapę, no bo to... Znaczy mapę. Znaleźć miejsce, bo nie jest aż takie trudne w sumie. Tylko nie chce mi się na siłę tego szukać. Tak, bo tu mam prób i błędów. Dlatego muszę znaleźć jakiś poradnik, bo to już zaczyna mnie wkurzać. Ale okej.
Komnata mapy to jest nasz następny cel. Ja sobie jeszcze na chwilę skoczę tylko do pokoju życzeń, żeby uzupełnić zapasy, ale my widzimy się już w komnacie mapy w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy, w którym pociągniemy troszkę fabułę do przodu. Do usłyszenia. Cześć.